Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 28 wiersza. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Wir haben in der letzten Strophe gerade gesungen, dass wir den Blick auf den Herrn Jesus haben wollen. W ostatniej zwrotce naszej pieśni śpiewaliśmy, że chcemy mieć nasze spojrzenie zwrócone na Pana Jezusa. Und das ist eine gute Überschrift für heute Nachmittag. I to jest dobry tytuł nad tym dzisiejszym wieczorem. Wir haben gestern Abend schon den Blick auf den Herrn Jesus gehabt. Już wczoraj wieczorem mieliśmy to spojrzenie zwrócone na Pana. In Verbindung mit Kapitel 16. W połączeniu z rozdziałem 16. Und jetzt wollen wir auf einen Berg steigen. I teraz chcemy wejść na górę. Und das tut besonders gut in der heutigen Zeit. I szczególnie w dzisiejszych czasach jest to dobrym. Jetzt auf eine Zeit zu schauen, die bevorsteht für diese Erde. Spojrzeć na czasy, które są przyszłe dla tej ziemi. Der Jesus kommt und wird 1000 Jahre Frieden bringen. Pan Jezus przyjdzie i przyniesie 1000-letni pokój. Auf dieser Erde. Na tej ziemi. Das können wir uns kaum vorstellen. Praktycznie można by powiedzieć, że niewyobrażalne jest to dla nas. Der Jesus hatte in Vers 21 über die Leiden gesprochen. W 21. wierszu Pan Jezus mówił o cierpieniach. Und der Jesus hatte gesagt, dass auch die Jünger, ich sag mal, durch Schwierigkeiten gehen würden. I Pan Jezus też powiedział, że i uczniowie będą przechodzili przez trudności. Vers 25. 25. wiersz. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Kto utraci życie swoje z mojego powodu, ten je odnajdzie. In der jetzigen Zeit gehen wir auch durch Leiden. Również i w obecnym czasie przechodzimy przez cierpienia. Aber wie können wir es schaffen, leidensbereit zu sein? Ale jak możemy dać radę, by być gotowi na te, czy gotowymi na te cierpienia? Dziękuję. Wir brauchen den Blick auf die Herrlichkeit. Musimy mieć spojrzenie skierowane na chwałę. Paulus sagt, wenn wir nur in der jetzigen Zeit auf Christus gehofft hätten, dann sind wir die dümmsten Menschen. Paweł mówi, że gdyśmy tylko w obecnym czasie czekali, czy ufali, czy pokładali nadzieję w Chrystusie, to bylibyśmy najgłupszymi ludźmi. Und deswegen die Jünger waren auch würden durch schwierige Zeiten gehen. I dlatego też i uczniowie będą przechodzili przez trudny czas. Aber bevor sie da durchgehen, ale zanim przez ten czas przejdą, zeigt der Jesus das tausendjährige Reich, pokazuje Pan Jezus 1000-letnie królestwo in einer Miniaturausgabe, w takim wydaniu mini.
Ich weiß nicht, ob wir hier in Polen auch ein Museum habt, wo man alles in Miniatur sehen kann. Nie wiem, czy u was w Polsce są, czy jest takie muzeum, gdzie na przykład są jakieś budowle w tej wersji mini. Miniatury. Manchmal ist es fast so, man könnte denken, ich habe die Wirklichkeit gesehen, obwohl es nur Miniatur war. I czasami jak się patrzy na takie figury, można by powiedzieć, że albo mieć takie wrażenie, jakby się w rzeczywistości to widziało, mimo tego, że widziało się tylko tą miniaturkę. Vers 28 zeigt, 28 wiersz pokazuje, dass es die Zukunft auf dieser Erde besonders mit dem Titel des Herrn Jesus Sohn des Menschen in Verbindung steht. Widzimy, że przyszłość jest połączona z pewnym tytułem Pana Jezusa. Ten tytuł brzmi Syn Człowieczy. Und wir haben gestern schon gesehen, wir wollen uns ein wenig mit diesem Titel noch beschäftigen. I wczoraj też to wspominaliśmy, że tym tytułem będziemy się chcieli jeszcze chwilę zająć. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Als erstes bedeutet es, der Jesus war nur Sohn eines Menschen. Po pierwsze, Pan Jezus był synem tylko jednego człowieka. Geboren von einer Frau. Zrodzony z kobiety. Aber gezeugt durch den Heiligen Geist. Ale poczęty przez Ducha Świętego. Aber das ist viel zu wenig. Ale to jest o wiele za mało. Sohn des Menschen meint auch, dass der Jesus sozusagen Prototyp des Menschen ist. Syn Człowieczy oznacza, w cudzysłowie oczywiście, że Pan Jezus jest jak gdyby prototypem człowieka. Wenn wir einen Menschen uns vorstellen, wie Gott ihn wollte, jeśli chcemy sobie wyobrazić człowieka takiego, jakim chciałby, by człowiek był, jakim chciałby Bóg mieć człowieka, jakiego chciałby Bóg mieć człowieka, dann ist es der Jesus. To jest nim właśnie Pan Jezus. So wollte Gott den Menschen. Właśnie tak Bóg chciał mieć człowieka takiego. Aber Sohn des Menschen zeigt auch, dass es über Israel hinausgeht. Ale Syn Człowieczy pokazuje również, że to wychodzi poza ramy Izraela. Wir schlagen kurz auf Johannes 1. Krótko Jana pierwszy rozdział otwórzmy. Dort sagt Nathanael in Vers 49. 49. wiersz tu mówi Nathanael. Sohn Gottes und König Israels. Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Aber dann sagt er Jesus in Vers 50, du wirst Größeres sehen. Ale Pan Jezus odpowiada mu i mówi, ujrzysz większe rzeczy niż to. Und dann sagt er in Vers 51, i w 51. wierszu mówi, dass die Engel Gottes auf und niedersteigen, że będzie widział aniołów Bożych wstępujących i zstępujących auf den Sohn des Menschen. Na Syna Człowieczego. Der Jesus als Sohn des Menschen möchte ein Friedensreich nicht in Israel, sondern auf der ganzen Erde. Pan Jezus jako Syn Człowieczy chce to to królestwo pokoju nie tylko w Izraelu, ale na całej ziemi mieć. Der Titel Sohn des Menschen steht auch in Verbindung mit den Leiden des Herrn Jesus. Ten tytuł jest połączony też z cierpieniami Pana Jezusa. Auch da könnten wir verschiedene Stellen aufschlagen, wir wollen es jetzt dabei belassen. I moglibyśmy tutaj też wiele miejsc przytoczyć, ale pozostańmy tylko przy tym. Der Jesus ist auch der Richter der Menschen. Pan Jezus jest także sędzią człowieka. Weil er des Menschen Sohn ist. Z tego względu, że właśnie jest tym Synem Człowieczym. Das steht in Johannes 5. Jana 5 rozdział jest to zapisane. Und was wir jetzt hier besonders haben, die Herrschaft des Herrn Jesus. I to, co tutaj mamy szczególnie podkreślone, to jest to panowanie Pana Jezusa. Ich möchte noch auf eine Schönheit hinweisen. Chciałbym jeszcze wskazać na jedną piękność. Und wenn wir kurz einmal Daniel aufschlagen. I gdybyśmy krótko otworzyli Księgę Daniela. In Daniel, Kapitel 8.
8 rozdział wird Daniel bezeichnet als Menschensohn. Vers 17. Tutaj w 17 wierszu Daniel jest określony jako syn człowieczy. Wtedy rzekł do mnie: zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Und wenn wir in den Grundtext schauen, i gdy spojrzymy do oryginału, dann steht dort Adam und Ben, Sohn von Adam. To jest tam napisane Adam i Ben, czyli syn Adama. Aber wenn wir in Daniel 7 aufschlagen, ale gdy otworzymy Daniela 7 rozdział, und dann sehen wir in Vers 13, tam widzimy w 13 wierszu ein Hinweis auf den Herrn Jesus, wskazówkę na Pana Jezusa. Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie eines Menschen Sohn. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, 13 wiersz. Wichtig ist wie. Ważne jest to słówko podobny. Wisst ihr, was dort steht? Wiecie, co jest tutaj zapisane? Nicht Adam. Nie Adam. Sondern Enosz. Ale Enosz. Schwach. Słaby. Hinfällig. Słaby, podatny. Der Jesus ist so wirklich Mensch geworden. Pan Jezus stał się tak prawdziwie człowiekiem. In Gleichheit des Fleisches. W tym podobieństwie, w podobieństwie ciała, Rzymian 8. Ausgenommen die Sünde. Za wyjątkiem grzechu. Er war müde. On był zmęczony. Er war hungrig. On był głodny. Er war traurig. On był smutny. Und wir könnten jetzt viele Dinge hinzufügen. I moglibyśmy tutaj przytoczyć wiele różnych, wymienić wiele różnych rzeczy. Es ist einfach unfassbar, wie sich der Jesus erniedrigt hat. To jest coś niepojętego, jak bardzo Pan Jezus się uniżył. Aber jetzt wollen wir uns nicht mit der Erniedrigung des Herrn Jesus beschäftigen. Ale chcemy teraz zajmować się nie uniżeniem Pana Jezusa. Sondern die Jünger sind jetzt auf den Berg gegangen. Ale uczniowie poszli teraz na górę. Nur drei. Tylko trzech z nich. Petrus, Jakobus und Johannes. Piotr, Jakub i Jan. Aber es ist interessant. Johannes schreibt überhaupt nicht von diesem Erlebnis. Ale co ciekawe, Jan w ogóle nie pisze o tym zdarzeniu. Im Johannes Evangelium finden wir nichts davon. W Ewangelii Jana nic o tym nie czytamy. Aber Matthäus war nicht dabei. A właśnie Mateusz, którego przy tym nie było, aber er schreibt darüber. Pisze o tym. Für die Menschen, ja, wie kann das sein? Dla ludzi, no jak to możliwe? Aber wir haben hier inspiriertes Wort Gottes. Ale mamy przed sobą inspirowane Słowo Boże. Ich frage euch, wie oft steht in der Bibel diese Begebenheit? Moje pytanie, jak, ile razy jest ta, to zdarzenie zapisane w Słowie Bożym? Das ist etwas Besonderes. To jest coś szczególnego. Viermal. Czterokrotnie. Und ihr könnt einmal sammeln. I możecie to policzyć. Wir sind nicht in der Schule, aber Hausaufgaben sind wichtig. Nie jesteśmy co prawda w szkole, ale zadania domowe mimo wszystko są ważne. Weil Hausaufgaben helfen, was wir gehört haben, zu verarbeiten. Bo te zadania domowe pozwalają nam to, co usłyszeliśmy, by to jeszcze raz, można by tak powiedzieć, przetrawić. Alles aufschreiben, was in Bezug auf den Herrn Jesus viermal geschildert wird. By na przykład zapisać wszystko, co wskazuje na Pana Jezusa i co wskazuje na Niego. Czterokrotnie. Das ist gar nicht so oft der Fall. To wcale nie jest tak częstym przypadkiem. Hier ist es viermal. Tutaj czterokrotnie. Mateusz 17. Mateusza 17. Markus 9. Marka 9. Lukas 9. Łukasza 9. Johannes nicht. Jana nie. Aber wo jetzt noch? Gdzie teraz jeszcze? 2. Petrus 1. 2. Piotra 1. Wir haben gestern gesehen, Matthäus 16 ist die Grundlage für den 1. Petrusbrief.
Wczoraj widzieliśmy, że Mateusza 16 jest podłożem dla pierwszego listu Piotra. Mateusza 17 ist die Grundlage für den zweiten Petrusbrief. Jest podłożem dla drugiego listu Piotra. Und Petrus schreibt, als er ein alter Mann war, kurz vor dem Heimgang. I Piotr właśnie, gdy był już starszym człowiekiem, krótko przed swoim odejściem z tej ziemi, über diese Zeit, als wenn es gestern geschehen wäre. Pisze o tym zdarzeniu tak, jakby to miało miejsce wczoraj. Ich möchte jetzt, bevor ich auf Details eingehe, i zanim przejdziemy do detali, noch drei Punkte erwähnen, was das für uns heute an Wichtigkeit bedeutet. Wymienić chciałbym jeszcze trzy punkty dotyczące ważności tego zdarzenia dla nas dzisiaj. Das erste ist, pierwsze jest aus Titus 2. List Tytusa, drugi, list do Tytusa, drugi rozdział. Vers 13. 13. Wiersz. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia. Der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. I objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Wir warten auf das Kommen des Herrn Jesus hoffentlich. Czekamy na, mam nadzieję, że czekamy na przyjście Pana Jezusa. Maranata. Maranata. Aber wir warten hoffentlich auch. Ale mamy nadzieję, że czekamy też auf die Erscheinung des Herrn Jesus. Na objawienie Pana Jezusa. Die Hoffnung steht mit dem Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung in Verbindung. Nadzieja jest połączona z przyjściem Pana na pochwycenie nas. Und wir sind in Gefahr, dass wir zu viel an uns denken. I to niebezpieczeństwo dla nas jest, czy brzmi, że będziemy za dużo myśleli o sobie. Wir dürfen an uns denken. Oczywiście, możemy myśleć o sobie. Aber wir wollen auch etwas mehr an den Herrn Jesus denken. Ale chciejmy też trochę więcej myśleć o Panu. Der Jesus wartet schon 2000 Jahre. Pan Jezus czeka już 2000 lat. Dass die Erde, also die Menschen auf der Erde erfahren, wer er wirklich ist. Aby ludzie na tej ziemi faktycznie przekonali się, kim on jest. Und das steht in Verbindung mit der Erscheinung des Herrn Jesus. I to jest, to łączy się z objawieniem Pana Jezusa. Der zweite Punkt, ein Vers aus Römer 14. Drugi punkt z Rzymian 14. W kapitel 14. Vers 17, glaube ich. Ja. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Rzymian 14, 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Ich hoffe, dass keiner hier ist und hat Hunger. Mam nadzieję, że nikt tutaj z nas nie ma, nie głoduje. Oder schreckliche Durst. Albo nie ma pragnienia wielkiego. Dann kann man sich nicht gut konzentrieren. Jeśli tak by było, to nie potrafilibyśmy się skoncentrować. Aber in der Zukunft wird es Gerechtigkeit, Frieden und Freude geben. Ale w przyszłości będzie sprawiedliwość, pokój i radość. Und das sollen wir jetzt schon mehr ausleben. I właśnie to powinno być coraz czy bardziej widoczne w naszym życiu. Weil wir gehören zu dem Herrn Jesus, der einmal Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Bo należymy do Pana Jezusa, który właśnie kiedyś przyniesie tą sprawiedliwość i pokój i radość. Was ist in unserer Familie wichtig? Co jest ważne w naszych rodzinach? Essen und trinken? Jedzenie i picie? Oder Frieden? Czy też pokój może? Oder Gerechtigkeit? A może sprawiedliwość? Wie ist unsere Priorität? Jakie są nasze priorytety? Um was geht es? O co chodzi? Das ist schon eine ernste Frage. To jest poważne pytanie. In den Gläubigen, wo wir uns versammeln, unter uns Gläubigen?
Pośród nas wierzących, gdy się zgromadzamy, ist es Gerechtigkeit und Frieden? Czy jest sprawiedliwość i pokój? Oder Egoismus? A może egoizm? Das können wir auch lernen, wenn wir diesen Blick haben. Tego możemy się również uczyć, gdy to nasze spojrzenie jest szerokie. Der dritte Punkt für uns als was bringt uns diese Beschäftigung? Trzeci punkt, którym możemy się też zająć. Das finden wir in Kapitel 16 Vers 27. Mamy w Mateusza 16:27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Das zukünftige Reich steht auch mit Lohn in Verbindung für das, was wir jetzt für den Herrn getan haben. To przyszłe królestwo jest połączone z nagrodą za to właśnie, co teraz, dzisiaj, czy w ogóle w naszym życiu uczyniliśmy dla Pana. Lohn ist eine Ermunterung. Ta nagroda to jest takie pokrzepienie. Wenn wir um des Herrn willen bereits schon im Dienst stehen. Jeśli z powodu Pana już teraz jesteśmy w służbie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nie wiem, jak wam się wiedzie. Ich kann mich an meine Kindheit zurückerinnern. Ale dobrze sobie mogę przypomnieć moje dzieciństwo. Wenn man gerne etwas Geld haben wollte, jak chciałem mieć trochę pieniędzy, dann hat man eine Aufgabe oft erst getan, als man wusste, was bekommt man dafür. To często wykonywało się jakieś zadanie dopiero wtedy, gdy się wiedziało, ile się za to dostanie. Und wenn es genug war, dann hat man eine Aufgabe gemacht. Jeśli jako dziecko uznałem, że ta zapłata jest godziwa, to wtedy to zadanie wykonywałem. Aber das ist nicht christlich. Ale to nie jest chrześcijański sposób myślenia. Dienst für den Herrn sollen wir nicht tun und erst fragen, wie viel gibt es? Tą służbę dla Pana nie powinniśmy wykonywać w ten sposób, że najpierw Pana pytamy, ile za to dostaniemy. Aber der Herr Jesus ermuntert den Diener. Ale Pan Jezus pokrzepia tego sługę. Und sagt, es gibt Lohn für euer Tun. I mówi, za twoje czyny będzie nagroda. Czy będzie zapłata. Jetzt steht hier nach sechs Tagen. I teraz mamy pierwszy wiersz, a po sześciu dniach. Und ich glaube, jetzt haben wir endlich einen Fehler in der Bibel gefunden. I myślę, że teraz możemy powiedzieć, w końcu znaleźliśmy błąd w Biblii. Denn in Lukas steht, bo w Łukasza jest napisane, es geschah bei acht Tagen. Stało się to po ośmiu dniach. Das ist ein Problem, oder? Tak normalnie to jest to problemem, prawda? Ich hoffe, dass wir so die Bibel lesen. Mam nadzieję, że właśnie tak czytamy Biblię. Ich meine nicht Fehler suchen. Nie w tym sensie, że wyszukujemy błędów, sondern fragen, warum ist das so? Ale stawiamy pytanie, dlaczego tak to właśnie jest. Und Matthäus zeigt den Wechsel der Zeitalter. Mateusz pokazuje nam zmianę czasu, okresu czasu. Und sechs Tage ist die Schöpfung geschaffen worden. W sześć dni Bóg stworzył całe stworzenie. Und nach sechs Tagen kommt was? Po sześciu dniach co jest? Der siebte Tag, ja? Siódmy dzień, prawda? Und das steht in Verbindung mit der Sabbatruhe des siebten Tages. I to jest połączone z tym odpocznieniem sabatu. Johannes Hebräer 4 sagt, Hebrajczyków 4 mówi nam, in Kapitel, ja, Hebräer 4, Vers 4 zuerst. Hebrajczyków 4, 4. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. Vers 9, also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes. 9, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Also wir befinden uns jetzt auf einen Blick auf das Reich, wo Ruhe kommen wird. A więc znajdujemy się na tej drodze, gdzie
Możemy spojrzeć na to odpocznienie. Bei Lukas ist die Richtung etwas anders. W przypadku Łukasza to spojrzenie, czy ten kierunek jest trochę inny. Lukas als Evangelist bereitet mehr die Wahrheit von Paulus vor. Łukasz jako ewangelista bardziej przygotowuje, czy kładzie podłoże pod prawdy apostoła Pawła. Und dort wird uns der Schwerpunkt mehr gezeigt auf die Ewigkeit. I tam mamy ten punkt ciężkości położony na wieczność. Und das steht mit dem achten Tag in Verbindung. I to jest powiązane z tym ósmym dniem. Petrus, Jakobus und Johannes, Piotr, Jakub i Jan, drei Zeugen, die drei besondere Erlebnisse mit dem Herrn Jesus gehabt haben. Trzech świadków i każdy z nich miał szczególne przeżycie z Panem. Die Auferweckung der Tochter von Jairus, zmartwychwzbudzenie córki Jaira, die Zeit auf diesem Berg, ten czas tutaj na tej górze, und den Garten Getsemane, i ogród Getsemane. Und der Teufel wollte diese drei Zeugen sofort vernichten. I diabeł chciał właśnie tych trzech świadków od razu zgładzić. Jakobus war der erste Märtyrer. Jakub był pierwszym męczennikiem. Der zweite, Stephanus war noch vorher. Przepraszam, Szczepan był pierwszym, Jakub drugim. Und in Apostelgeschichte wird auch 12 wird auch Petrus gefangen. W Dziejach Apostolskich 12 rozdział jest również uwięziony Piotr. Aber Gott hat darüber gewacht, dass wir diese Zeugen haben. Ale Bóg czuwał nad tym, że mamy tych świadków. Petrus spricht davon, dass dieser Berg ein heiliger Berg ist. Piotr mówi o tym, że ta góra była górą świętą. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Der Berg war dann heilig, als diese Szene dort war. Ta góra była święta wtedy, gdy ta scena się tam odgrywała. Ein Ort an sich ist nicht heilig. Miejsce samo w sobie nie jest święte. Sondern nur wenn in Verbindung mit dem Herrn Jesus steht. Jest święte tylko wtedy, jeśli jest połączone z Panem Jezusem. Kann man hier Tischtennis spielen? Czy można tutaj w tej sali grać w ping-ponga? Ja oder nein? Tak czy nie? Ich sage ja. Ja powiem tak. Aber wenn wir hier zusammenkommen, um Brot zu brechen, ale gdy zgromadzimy się tutaj na łamanie chleba, dann können wir das nicht. To wtedy absolutnie nie. Dann ist es ein heiliger Ort. Wtedy jest to święte miejsce. Und das müssen wir unbedingt bedenken. I musimy o tym koniecznie pamiętać. Deswegen glaube ich auch, dass hier nicht steht, welcher Berg es gewesen ist. Dlatego myślę też, że nie jest tutaj zapisane konkretnie nazwa tej góry. Weil Gott möchte keine Pilgerstätte. Bo Bóg nie chce wcale żadnych miejsc pielgrzymek. Wenn wir nach Israel fahren, gdy pojedziemy do Izraela, dann sagen die einen, hier war der Jesus. To jedni powiedzą, tutaj, na tej górze był Pan Jezus. Und haben eine Kirche gebaut. I wybudują tam kościół. Die anderen sagen, nein, zwei Meter weiter. Und dann steht wieder eine Kirche. Inni powiedzą, nie, to miało miejsce kilka metrów dalej i tam wybudują drugi kościół. Aber der Jesus ist gar nicht mehr da. Ale Pana Jezusa już tam nie ma. Ich möchte nicht sagen, ihr könnt mal nach Israel fahren. Macht es, meinetwegen. Z mojej strony nie mam nic przeciwko wyjazdom do Izraela. Aber lesen wir die Bibel. Ale czytajmy Biblię. Der Ort ist dann heilig, wenn der Jesus da ist. To miejsce jest świętym wtedy, gdy jest tam Pan Jezus. Der Jesus wird jetzt verwandelt. I Pan Jezus przemienił się. Stellen wir uns vor. Wyobraźmy sobie. Drei Jünger. Trzech uczniów. Auf dem Berg. Na górze. Und plötzlich ändert sich die Szene. I nagle ta scena całkowicie się zmienia. Von dem leidenden Knecht. Od tego cierpiącego sługi. Zu dem Herrn der Herrlichkeit. Do tego Pana Panów, Pana Chwały. Und ich hoffe, dass wir jetzt mitgehen.
I mam nadzieję, że nadążamy czy podążamy za tym. Auch wenn wir vielleicht die Verse gut kennen. Nawet jeśli te wiersze bardzo dobrze znamy. Aber wir werden einmal das erleben. Ale przeżyjemy to kiedyś. Nicht Miniatur, nie w postaci tej miniaturki, sondern wir werden dabei sein, wenn der Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Będziemy obecni wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie w mocy i w chwale. Sein Gesicht leuchtete, jego oblicze promieniało wie die Sonne. Jak słońce. Ich weiß nicht, ob ihr heute auch die Sonne angeschaut habt. Nie wiem, czy zwróciliście dzisiaj uwagę na słońce. Es ist im Moment herrlich. Wir haben schon, glaube, fast zwei Wochen jeden Tag Sonne. To jest w ostatnich dniach, myślę, że od mniej więcej dwóch tygodni mamy codziennie słońce. Es kommt ein Morgen ohne Wolken. Przyjdzie taki poranek bez chmur. Der Jesus ist der Garantie für diese Zeit. Pan Jezus jest gwarancją tego czasu. Die Sonne steht mit Gerechtigkeit in Verbindung. Słońce jest połączone czy powiązane ze sprawiedliwością. Wir schlagen kurz auf Malachi 3. Malachiasza, trzeci rozdział. Vers 20. 20 wiersz. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Und ihr werdet ausziehen? Hast du auch gelesen? Nie, das kommt nicht. Lies auch noch. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Was wird das sein? Cóż to będzie? Hüpfen unsere Herzen auch? Czy nasze serca już teraz podskakują? Wisst ihr, was das bedeutet? Hüpfen wie Mastkälber? Wiecie, co to oznacza podskakiwać jak te cielęta? Das bedeutet, wenn Kälber geboren werden, to oznacza, gdy te cielęta się rodzą, przychodzą na świat, bleiben sie zuerst im Stall einige Zeit. Najpierw przez pewien czas pozostają w oborze. Und dann werden sie zum ersten Mal auf die Wiese gelassen. I nadchodzi moment, kiedy po raz pierwszy są wypuszczane na łąkę. Und sie genutzen die Freiheit und springen herum. I wtedy właśnie po raz pierwszy doświadczają tej wolności i radośnie skaczą. Ihr merkt, ich spreche theoretisch. Zauważacie, że mówię teraz czysto teoretycznie. Aber Max Bieleter hat es praktisch erlebt. Ale Max Bieleter mógł to przeżywać w sposób praktyczny. Und ich hoffe, dass unsere Herzen auch, ihr könnt sitzen bleiben, aber hüpfen. Ale i mam właśnie nadzieję, że nasze serca, mimo tego, że siedzimy, że nasze serca właśnie tak podskakują. Wir erleben es in der Zukunft mit dem Herrn Jesus zusammen. Bo będziemy mogli to w przyszłości przeżywać razem z Panem Jezusem. Und das soll uns heute Kraft geben für die letzte Zeit, die wir noch durchleiden gehen. I to ma nam dać siłę w tych ostatnich czasach, gdy idziemy przez cierpienia tutaj. Die Kleider des Herrn Jesus wurden weiß. Te szaty Pana Jezusa stały się białe. Und das spricht besonders von, ja, also ich habe, Sonne ist per Herrlichkeit. Już to powiedzieliśmy, że słońce to jest ta chwała. Und Kleider mehr von der Gerechtigkeit. A szaty bardziej mówią o sprawiedliwości. Jetzt gibt es viel Ungerechtigkeit. Teraz na tej ziemi jest wiele niesprawiedliwości. Aber dann gibt es 1000 Jahre Gerechtigkeit auf dieser Erde. Ale w tym czasie przez 1000 lat będzie tylko i wyłącznie sprawiedliwość. Und wir sehen jetzt in Miniatur, wer alles dabei ist. I w tej miniaturze widzimy, kto w tym uczestniczy. Der Herr Jesus, die wichtigste Person. Pan Jezus, najważniejsza osoba. Aber jetzt kommen plötzlich zwei weitere Personen hinzu. Ale nagle pojawiają się tutaj dwie kolejne osoby. Mose und Elia. Mojżesz i Eliasz. Und wir müssen zwei Linien verfolgen. I musimy teraz podążać za dwoma liniami. Mose und Elia passen hier auch, das ist die erste Auslegung, in das Matthäus-Evangelium.
Mojżesz i Eliasz pasują, to jest to ten pierwszy wykład do Ewangelii Mateusza. Mose steht für das Gesetz. Mojżesz jest obrazem na zakon. Eliab für die Propheten. Eliasz na proroków. Und die Zusammenfassung des Alten Testamentes ist oft Gesetz und Propheten. A właśnie podsumowaniem Starego Testamentu często jest właśnie zakon i prorocy. Aber Kapitel 11 sagt, ale 11 rozdział mówi, Vers 13, 13 wiersz, albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Der Jesus ist des Gesetzes Ende. Pan Jezus jest końcem zakonu. Die Herrlichkeit im tausendjährigen Reich, ta chwała, ta wspaniałość w tysiącletnim królestwie, steht nicht in Verbindung mit dem Gesetz. Nie jest połączona z zakonem. Nicht in Verbindung mit den Propheten. Nie jest połączona z prorokami. Sondern mit dem Herrn Jesus. Ale wiąże się tylko z Panem Jezusem. Auch der Glaube natürlich, również i wiara, ohne Gesetzes, lieber aufschlagen in Römer 3. Rzymian 3, krótko. Vers 20. 3:20. Vers 21. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. 21 wiersz. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Bezeugt ja. Aber der Glaube ist ohne Gesetz und ohne Propheten. Poświadczona, ale ta wiara jest bez zakonu i bez proroków. Aber Mose und Elia, und das ist jetzt die schönere Bedeutung, ale Mojżesz i Eliasz, i to jest to piękniejsze znaczenie, stehen in Verbindung mit den zwei Gruppen von Gläubigen, die den Herrn Jesus begleiten. Są powiązani tutaj z dwoma grupami wierzących, którzy idą za Panem Jezusem. Mose ist gestorben. Mojżesz zmarł. Und was war mit Elia? A co stało się z Eliaszem? Elia ist direkt in den Himmel aufgefahren, ohne zu sterben. Eliasz został, czy wstąpił do nieba, nie umierając. Und wenn der Jesus auf diese Erde kommt in Macht und Herrlichkeit, i gdy Pan Jezus przyjdzie na tą ziemię w mocy i chwale, wird er begleitet, będą mu towarzyszyli von allen Gläubigen von Adam bis zur Entrückung. Będą mu towarzyszyli wszyscy wierzący od Adama aż do czasu pochwycenia, do momentu pochwycenia. Wir müssen natürlich noch hinzufügen. Jeszcze musimy tutaj dodać. Auch die Märtyrer der Drangsalzeit werden noch dazukommen. Również i męczennicy tego czasu wielkiego ucisku też to będą włączeni. Offenbarung 21. Objawienie 21. Also der Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. A więc Pan Jezus przyjdzie w mocy i chwale. Und du bist dabei? Jesteś w tym? Czy będziesz w tym uczestniczyć? Hoffentlich alle heute. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, tak. Du musst glauben. Musisz wierzyć. An den Herrn Jesus. W Pana Jezusa. Komm mit deinen Sünden zum Herrn Jesus. Przyjdź ze swoimi grzechami do Pana Jezusa. Sonst bist du nicht dabei. Bo w przeciwnym razie nie będzie cię w czasie tego zdarzenia. Sonst denkst du, ja, ich hab's gehört. Wtedy będziesz musiał, czy musiała stwierdzić, no słyszałem, czy słyszałam. 12 März in Mikołow. 12 marca w Mikołowie. Aber ich hab nicht geglaubt. Ale nie uwierzyłem, czy nie uwierzyłam. Aber wenn du an den Jesus geglaubt hast, wenn du deine Sünden bekannt hast, ale jeśli uwierzyłeś, czy uwierzyłaś, jeśli swoje grzechy wyznałaś Panu Jezusowi, dann wirst du mit dem Herrn Jesus entrückt. To wtedy z Panem Jezusem będziesz pochwycony czy pochwycona. Die Toten werden auferstehen. Umarli zmartwychwstaną. Wir die Lebenden gehen mit. My, którzy żyjemy razem z nimi. Und werden dann später mit dem Herrn Jesus erscheinen. I później razem z Panem Jezusem objawimy się. Zu Vers 3 noch eine Besonderheit oder Schönheit. Co do trzeciego wiersza, to jeszcze jedna wspaniałość. Mose und Elia erschienen ihnen. Mojżesz i Eliasz ukazali się im. Den drei Jüngern. Tym trzem uczniom.
Aber mit wem sprechen sie? Ale z kim rozmawiają? Nicht mit den Jüngern. Nie z uczniami. Mit dem Herrn Jesus. Rozmawiają z Panem Jezusem. Und unterredeten sich mit ihm. Którzy z nim rozmawiali. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Mam nadzieję, że was nie rozczaruję. Aber wenn wir haben mit deiner Frau schon oft über die Zeit gesprochen, wenn wir im Himmel sind. Ja z moją żoną często rozmawiamy o czas, o tym czasie, gdy będziemy już w niebie. Und wir haben oft die Frage, i często zadawaliśmy sobie pytanie, sehen wir Abraham? Czy zobaczymy Abrahama? Sehen wir Paulus? Zobaczymy Pawła? Sehe ich meine Frau? Czy zobaczę moją żonę? Ja. Tak. Aber sie interessiert mich nicht mehr. Ale tak mówiąc, to wszystko nie będzie mnie już interesowało. Keine Sorge. Bez obaw. Es ist noch alles in Ordnung mit unserer Ehe. Z naszym małżeństwem wszystko jest w porządku. Aber diese Ehe ist für die Erde. Ale małżeństwo jest tutaj na tą ziemię. Und ich freue mich, dass meine Frau mitkommt. I cieszę się, że moja żona będzie ze mną w niebie. Aber ale ich möchte Jesus sehen. Ja chcę widzieć Jezusa. Versteht ihr, was das bedeutet? Czy rozumiecie, co to oznacza? Am Ziel zu sein. Być u celu. Noch einmal, nicht, dass ihr enttäuscht seid, wenn ihr denkt, es ist uninteressant, wer im Himmel ist. Jeszcze raz, nie, żebyście myśleli, że to nie jest ważne, kto w niebie będzie. Es ist wunderbar, wenn unsere Kinder errettet sind und so weiter. Ja. To jest coś wspaniałego i ważnego, jeśli nasze dzieci są zbawione i tak dalej. Aber dieser Vers macht völlig klar. Ale ten wiersz jasno nam pokazuje. Der Mittelpunkt aller zukünftigen Herrlichkeit. Punktem centralnym wszelkiej przyszłej chwały ist niemand anderes als Jesus allein. Jest nikt inny jak tylko sam Jezus. Und wir möchten mehr Jesus im Zentrum haben. I chciejmy więcej widzieć albo mieć Pana Jezusa w centrum. Wir haben jetzt also den Herrn Jesus. A więc mamy, wracając, mamy Pana Jezusa. Begleitet durch die Gläubigen, któremu towarzyszą wierzący, dargestellt durch Mose und Elia, przedstawieni przez Mojżesza i Eliasza, aber wir wissen, es werden Millionen, Milliarden sein, ale wiemy, że będą to miliony, może setki milionów ludzi. Und der Jesus kommt auf diese Erde, i Pan Jezus przychodzi na tą ziemię, und wird erscheinen einem gläubigen Überrest. I objawi się wierzącej resztce. Petrus, Johannes und Jakobus als bildliche Darstellung. Piotr, Jakub i Jan są właśnie obrazem czy przedstawicielami tej resztki. Das sieht Petrus jetzt. I teraz to Piotr właśnie widzi. Und wir sind jetzt sehr schnell dabei zu sagen, oh, was hat Petrus gesagt? I niestety, ale często mamy taką tendencję, by skwitować, cóż ten Piotr teraz powiedział. Aber ich möchte zuerst einmal positiv darüber reden. Ale najpierw chciałbym pozytywną rzecz powiedzieć. Petrus sagt: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Piotr mówi: Panie, dobrze nam tu być, albo dobrze, że tu jesteśmy. Ich hoffe, dass wir das auch über unsere Zusammenkünfte sagen. Mam nadzieję, że dokładnie takie same słowa padają z naszych ust, jeśli mówimy o czasie, o naszych zgromadzeniach. Denn wenn wir zusammen versammelt sind zum Namen des Herrn Jesus, bo jeśli jesteśmy wspólnie zgromadzeni do imienia Pana Jezusa, dann sollte das normalerweise gut sein. To w normalnym przypadku powinno to być dobrym czasem dla nas. Also Petrus ist dankbar, dass er dabei sein darf. A więc Piotr jest wdzięczny za to, że może być w tej chwili. Das zweite, was er sagt, ist, wir wollen Hütten bauen. Druga rzecz, którą mówi, chcemy zbudować namioty.
Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Ich weiß nicht, ob wir jetzt sofort, ich sag mal, schalten im Kopf. Sagt man das so? Nie wiem, czy potrafimy sobie tak od razu przełączyć w naszych głowach. Wisst ihr, wo Petrus dran gedacht hat? Wiecie, o czym Piotr myślał? Es gibt ein Fest des Juden. Jest święto żydowskie. Laubhüttenfest. Święto szałasów. Ein Bild auf das tausendjährige Reich. Obraz na tysiącletnie królestwo. Und Petrus hat gedacht. I Piotr pomyślał sobie. Alle Jünger übrigens auch. Poza tym pozostali też. Bis zum Schluss der Jesus würde in Macht und Herrlichkeit kommen. Do końca, czy w momencie zakończenia tego Pan Jezus przyjdzie w tej mocy i chwale. In Apostelgeschichte 1 fragen sie noch immer den Herrn Jesus, kommt jetzt das Reich? W Dziejach Apostolskich pierwszy rozdział ciągle jeszcze pytają Pana, czy teraz nadejdzie Królestwo? Und stellt euch jetzt mal vor, i wyobraźcie sobie teraz, es kommen jetzt gleich Mose und Elia hier rein, że teraz tutaj do tej sali wchodzą Mojżesz i Eliasz. Es geht ein großes Licht auf, i pojawia się wielkie światło. Und dann sagen wir, ach ja, jetzt ist noch nicht die Zeit, lass uns alle schnell wieder nach Hause gehen, oder? I wtedy mówimy, no poczekajcie, to jeszcze nie teraz, bo my teraz się zbieramy do domu. Dann würden wir doch auch sagen, Moment, Moment, jetzt haben wir's. Z pewnością każdy z nas by był zachwycony i powiedziałby, teraz, to się teraz wydarzyło. Oder? A może? Ja, könnte sein. No, w sumie to tak. Verstehen wir Petrus etwas? Czy jesteśmy w stanie zrozumieć co nieco tutaj Piotra i jego reakcję? Petrus ist Feuer und Flamme. Piotr to jest taki mąż czynu. Das wollen wir erstmal festhalten. Miejmy to zawsze na uwadze. Petrus war im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Piotr w całym tego słowa znaczeniu był zachwycony tym zdarzeniem. Können wir jetzt auch ein wenig diese Begeisterung einmal in unsere Herzen nehmen? Czy możemy mieć taki zachwyt, taką radość, taką, nie wiem, czy zadowolenie w naszych sercach? Hüpfen in unseren Herzen wie Mastkälber. Czy potrafimy właśnie tak skakać w naszych sercach jak te cielęta? Das war bei Petrus der Fall. To właśnie miało miejsce w przypadku Piotra. Wir müssen jetzt natürlich hinzufügen, oczywiście musimy dodać, dass Petrus zwei Fehler gemacht hat. Że Piotr popełnił dwa błędy. Petrus wollte diesen Moment konservieren. Piotr chciał tak jak gdyby zatrzymać tą chwilę, zakonserwować ją. Die Kinder möchten das manchmal auch, ja? Dzieci też tak czasem chcą. Wenn der Urlaub zu Ende ist, gdy nasz urlaub się kończy, oder ein Kindergeburtstag, albo dziecko ma urodziny, dann ist man enttäuscht. To gdy to dochodzi do końca, to jest się rozczarowanym, że już. Dann habt ihr vielleicht schon mal geweint, oder? To może i komuś zdarzyło się płakać na koniec tego zdarzenia. Aber es geht weiter, das Leben. Ale życie toczy się dalej. Und der Jesus musste erst durch Leiden zur Herrlichkeit gehen. I Pan Jezus musiał najpierw przejść przez cierpienia do chwały. Herrlichkeit en miniature, ta chwała w postaci tej miniatury, ist nicht möglich ohne Golgatha. Nie było ta chwała możliwa bez Golgoty. Und auch wir gehen nicht zuerst in die Herrlichkeit, i również my nie wejdziemy najpierw do chwały, sondern erst durch die Wüste. Najpierw musimy iść przez pustynię. Das hatte Petrus in dem Moment vergessen. O tym Piotr w tym momencie zapomniał. Manchmal würden wir es auch gerne vergessen, oder? My nam też chętnie byśmy o tym zapomnieli, prawda? Möchte jemand hier bleiben? Chciałby ktoś tutaj pozostać? Möchte jemand noch durch den Tod gehen? Chciałby ktoś umrzeć? Durch Krankheit? Przez choroby przejść? Durch Leiden? Przez jakieś cierpienia? Ja, gerne. Das ist das Schönste von der Welt. Tak, to jest ta najpiękniejsza rzecz na tym świecie. Nein, wir sind Menschen. Nie, jesteśmy ludźmi. Es ist schwierig. I jest to dla nas trudne. Einsamkeit. Samotność. Traurigkeit. Smutek. Das ist nicht schön. To nie jest nic pięknego, fajnego.
Aber es ist der Weg. Ale taka jest droga niestety. Und Petrus wollte es sozusagen überspringen. I Piotr, tak mówiąc słowami swoimi, chciał jakby przez to przeskoczyć. Pominąć to. Am liebsten würden wir ja auch sofort das Studium fertig haben. Tak samo i najchętniej byśmy naszą szkołę, jeśli się uczymy w szkole, najchętniej od razu ją zakończyli. Die Ausbildung oder was wir uns vorstellen. Nasze wykształcenie, żeby od razu się dokonało, albo cokolwiek sobie możemy wyobrazić. Aber das ist nicht der Weg. Ale nie, ta droga tak nie wygląda. Das zweite, was Petrus vergessen oder wo er einen Fehler gemacht hat. Druga rzecz, czy drugi punkt, w którym Piotr popełnił błąd. Er hat den Herrn Jesus degradiert. To jest to, że zdegradował Pana Jezusa. Er hat den Herrn Jesus auf eine Stufe mit Mose und Elia gestellt. Postawił Pana Jezusa na jednym poziomie z Mojżeszem i Eliaszem. Und das ist nicht gut. I to nie jest dobre. Und jetzt greift Gott ein. I teraz Bóg ingeruje. Während Petrus noch redet, steht in Vers 5. Piąty wiersz czytamy, gdy on jeszcze mówił. Normalerweise ist es gut, wenn wir einander ausreden lassen. Jest to dobrym zwyczajem, jeśli pozwolimy komuś dokończyć jego myśl. Aber hier greift Gott ein. Ale tutaj Bóg zaingerował natychmiast. Es ist sehr schön, dass der Jesus nichts sagt. Pięknym jest to, że Pan Jezus tutaj nic nie mówi. Wenn wir degradiert werden, jeśli to nas ktoś degraduje, dann ist es sehr schwer zu schweigen, ja? To bardzo często ciężko jest nam milczeć. Aber in den Sprüchen steht, ale w przypowieści jest napisane, es lobe dich nicht dein eigener Mund, niech ciebie nie chwalą twoje własne usta, sondern so ähnlich steht es da ein anderer. Ale pozwól, aby to inny uczynił. Ich meine Sprüche 27, müsst ihr einmal nachlesen. Myślę, mam na, wydaje mi się, że jest to w przypowieściach 27, musicie sprawdzić. Und es ist wieder wunderbar. I znowu jest tutaj cudowne. Petrus macht einen Fehler. Że Piotr popełnił błąd. Und was macht Gott? A co Bóg zrobił? Er gibt jetzt noch eine größere Herrlichkeit. Bóg daje jeszcze większą chwałę. Bis jetzt haben wir Augenzeugen. Do tego momentu mieliśmy tych naocznych świadków. Jetzt werden wir Ohrenzeugen. A teraz są ci świadkowie, można powiedzieć, na, którzy usłyszeli. Warum? Dlaczego? Weil wir gehen jetzt weiter als über die Herrlichkeit des Herrn Jesus auf der Erde. Bo wykraczamy poza chwałę Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Ich möchte es verbinden mit Paulus. Chciałbym to połączyć z Pawłem. Paulus hat sich in der Apostelgeschichte 19 bekehrt, weil der Herr Jesus ihm erschienen ist. W Dziejach Apostolskich 19 czytamy, że Paweł nawrócił się, bo Pan mu się objawił. Und in Apostelgeschichte 22 spricht er zum ersten Mal darüber. I 22 rozdział Dziejów mówi po raz pierwszy o tym. Und was sagt er? I co mówi? Ich sah ein großes Licht. Zobaczyłem wielką światłość. Das sind die ersten Verse hier. To są te pierwsze wiersze tutaj z naszego rozdziału. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 26. A w Dziejach Apostolskich 26 mówi. Er hat ein Licht gesehen. Że zobaczył światło. Was den Glanz. Które? Der Sonne übertraf. Które przewyższa błysk światła. Hier haben wir das Angesicht des Herrn gesehen, wie strahlend wie eine Sonne. Tutaj widzieliśmy oblicze Pana promieniujące jak słońce. Aber jetzt sehen wir noch mehr. Ale teraz widzimy coś więcej. Wenn wir es mit Johannes verbinden, jeśli połączymy to z Janem, dann schlagen wir kurz Johannes 17 auf. Otwórzmy krótko Jana 17. In Johannes 17 spricht der Jesus über die Gläubigen. W 17 wierszu rozdziale Pan Jezus mówi o wierzących. In Vers 22 und 23. 22 i 23 wiersz. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich
umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Die Welt erkennt im tausendjährigen Reich. Świat pozna w tysiącletnim królestwie. Die Herrlichkeit. Chwałę. Der Verbindung. Połączenie. Von gläubigen Menschen zu Herrn Jesus. Chwałę i połączenie wierzących ludzi z Panem Jezusem. Aber jetzt geht es noch weiter. Ale to idzie jeszcze dalej. Vers 24. 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Die Herrlichkeit werden wir einmal schauen. Tą chwałę będziemy kiedyś oglądać. Dass der Vater den Sohn liebt. Że ojciec miłuje syna. Und der Sohn den Vater liebt. A syn miłuje ojca. Und das haben wir hier. I to właśnie mamy tutaj. Es kommt eine Wolke. Nadchodzi, czy nakrył ich obłok. Es ist nicht eine Wolke meteorologisch. To nie jest ta chmura, którą widzimy na naszym nieboskłonie. Sondern es ist eine lichterfüllte Wolke, steht hier. Ale to jest oto obłok jasny, czyli obłok świetlny okrył ich. Es ist die Wolke, die der Jude kannte aus dem Alten Testament. To był właśnie ten obłok, który każdy Żyd znał ze Starego Testamentu. Die Gegenwart Gottes. To była ta obecność Boża. Als Mose das Zelt aufrichtete, gdy Mojżesz postawił namiot, konnte er nicht hineingehen. Nie mógł do niego wejść. So groß war die Herrlichkeit. Ta chwała była właśnie tak wielka. Und deswegen wird hier nicht beschrieben, was wir sehen. I dlatego jest tu opis, nie jest tu opisane to, co widzimy, sondern was wir hören. Ale to, co słyszymy. Petrus schreibt in 2. Petrus 1. Piotr w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, pisze. Hörten wir von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme. 2. Petrus 1, Vers 17. 1, Vers 17. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Gdy ta, druga część. Gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Was hören wir? Co słyszymy? Wie oft steht jetzt dieser Satz? Jak często to zdanie in der Bibel. Jest zapisane w Biblii? Dieser ist mein geliebter Sohn. Ten jest syn mój umiłowany. Ile razy jest to zapisane? Was schätzt ihr? Jak myślicie? Wir haben gesagt, viermal ist schon viel. Już to powiedzieliśmy, że cztery razy to dużo. Siebenmal. Siedmiokrotnie mamy to zdanie w Biblii. Dreimal bei der Taufe am Jordan sagen die Evangelien das. Trzykrotnie mamy to w czasie chrztu nad Jordanem w Ewangeliach. Mateusz, Markus, Lukas. Mateusz, Marek, Łukasz. Dreimal Mateusz 17, Lukas 9, Markus 9. Trzykrotnie Mateusz 17, Marek 9 i Łukasz 9. Und 2. Petrus 1. I właśnie tutaj, 2. Piotra. In Mateusz 16 haben wir gesehen, Petrus hat eine Offenbarung des Vaters bekommen. Mateusza 16 widzieliśmy, że Piotr dostał objawienie od Ojca. Jetzt hört der Jesus die Stimme des Vaters und die Jünger auch. I teraz Pan Jezus słyszy ten głos Ojca i uczniowie również ten głos słyszą. Und die Ewigkeit? A wieczność? Wird uns beschäftigen. Będziemy się zajmować mit der Liebe des Sohnes? Miłością Syna zum Vater? Syna do Ojca und mit der Liebe des Vaters zum Sohn. I miłością also Ojca do Syna. Er sagt hier, ich habe an dem Herrn Jesus wohlgefallen gefunden. Ojciec tutaj mówi, w Panu Jezusie znalazłem upodobanie. Das ist unbegrenzt. To jest bezgraniczne, nieograniczone niczym. Und doch können wir hier erkennen, a jednak, czy jednak możemy tutaj rozpoznać, dass der Jesus, dass der Vater, że Ojciec jeden Abschnitt des Weges des Herrn Jesus bestätigt hat. Potwierdził każdy
każdą część drogi Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Der Jesus hat 30 Jahre hier auf der Erde gelebt. Pan Jezus żył mniej więcej 30 lat tutaj na tej ziemi. Die Menschen haben ihn nicht gesehen. Ludzie go nie widzieli, nie zauważyli. Also nicht bewusst. Nie byli tego świadomi. Er war ein Kind. Był dzieciątkiem. Er war ein Zimmermann. Był cieślą. Aber der Himmel hat es gesehen. Ale niebo zauważyło. Als der Jesus getauft wird, gdy Pan Jezus jest ochrzczony, sagt Gott der Vater, das ist mein geliebter Sohn. Bóg Ojciec mówi, ten jest syn mój umiłowany, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Którym mam upodobanie. Er bestätigt das Leben des Herrn Jesus. Bóg potwierdza życie Pana Jezusa. Hier steht der Jesus am Ende des Dienstes, kurz vor Golgatha. Tutaj Pan Jezus jest u kresu swojej służby, krótko przed Golgotą. Und der Jesus, Gott der Vater bestätigt den Dienst des Herrn Jesus. I Bóg Ojciec tutaj potwierdza służbę Pana Jezusa. Und als der Jesus gestorben ist, i gdy Pan Jezus zmarł, ist er auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters, Römer 6, Vers 4. Rzymian 6:4 został z martwych wzbudzony przez chwałę Ojca. Da bestätigt Gott der Vater das Werk des Herrn Jesus. Tam Bóg Ojciec potwierdza dzieło Pana Jezusa. Alles was er getan hat, ist vollkommen wunderbar. Wszystko co uczynił jest doskonale cudowne. Und deswegen, das steht glaube ich nur sogar hier, i dlatego i myślę, że to jest tylko tutaj zapisane, steht noch zum Schluss ihn hört. Są te dwa słowa jego słuchajcie. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Ich glaube nicht, dass es bedeutet, die Jünger sollten jetzt hören, was der Jesus als nächstes sagt. A myślę, że nie chodzi tutaj o to, że uczniowie mają teraz się skoncentrować na tym, co Pan Jezus za chwilę powie. Das ist natürlich wichtig. Oczywiście, to też jest ważne. Aber es geht um die ganze Herrlichkeit seiner Person. Ale tu jest mowa o całej chwale jego osoby. Hebräer 1. Hebrajczyków 1. Gott hat geredet. Bóg powiedział. Sohn. Syn. Es geht jetzt nicht um eine Aussage des Herrn Jesus. Tu nie jest mowa o jednej wypowiedzi Pana Jezusa. Sondern um die Herrlichkeit seiner ganzen Person. Ale tu jest mowa o całej chwale, jaką miała jego osoba. Das soll uns beeindrucken. To ma na nas wywierać wrażenie. Und der Jesus möchte uns dazu helfen. I Pan Jezus chce nam w tym pomóc. Wenn wir an Johannes 16 kurz denken. Jana 16, jeśli jeszcze krótko otworzymy. In Johannes 16 spricht der Jesus, wenn der Heilige Geist kommt. Tutaj Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, który ma przyjść. Wir müssten eigentlich ab Vers 12 lesen, aber ich möchte jetzt nur kurz auf Vers 14 hinweisen. Chciałbym tylko wskazać na 14 wiersz. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Es geht immer um den Sohn. Ciągle jest tu mowa o synu. Und ich möchte uns wünschen, dass unsere Herzen gefestigt sind in der Person des Herrn Jesus. I życzę sobie, aby nasze serca były umocnione w osobie Pana Jezusa. Sohn des Menschen. Syn człowieczy. Christus. Chrystus. Sohn des lebendigen Gottes. Syn Boga żywego. Der Sohn des Vaters. Syn Ojca. Der Erstgeborene. Pierworodny. Der Eingeborene. Jednorodzony. Und wir könnten immer weitergehen. I moglibyśmy tutaj kontynuować. Das ist absolut wichtig für unser Glaubensleben. To jest absolutnie ważne dla naszego życia wiary. Wem folgen wir? Za kim idziemy? Da müssen wir Fundament haben. Musimy mieć tutaj fundament. Wir sehen, dass auch Gott der Vater über den Herrn Jesus mit Eifersucht wacht. I widzimy, że Bóg Ojciec z zazdrością czuwa nad Panem Jezusem. In Matthäus 3 bei der Taufe des Herrn Jesus. W Mateusza 3 przy chrzcie Pana Jezusa steht der Jesus zusammen mit den anderen, die sich auch haben taufen lassen. Jest Pan Jezus tam w tej grupie innych ludzi, którzy też się dawali ochrzcić. Und was könnte man denken? I cóż można by sobie teraz pomyśleć? Der Jesus hat auch Buße getan. Pan Jezus też pokutował. Und deswegen hat sich taufen lassen. I dlatego się dał ochrzcić. Aber es war nicht so. Ale tak nie było absolutnie. Er hat sich taufen lassen.
on się dał ochrzcić. Aber er ist der eine. Ale on jest tym jednym. Geliebte Sohn. Umiłowanym synem. Hier steht der Jesus mit Mose und Elia. Tutaj Pan Jezus z Mojżeszem i Eliaszem. Und Petrus denkt, drei Hütten, ja? Stoi razem z nimi i Piotr sobie myśli, trzy namioty. Während er noch redete. Gdy jeszcze mówił. Sagt Gott nein. Bóg mówi nie. Mein geliebter Sohn. To jest mój umiłowany syn. Wie wird es im Himmel sein? Jak będzie w niebie? Römer 8, Vers 29. Rzymian 8, 29. Wisst ihr, was dort steht? Wiecie, co jest tam zapisane? Wir werden dem Bilde seines Sohnes gleichförmig sein. Będziemy podobni do obrazu syna jego. Ist ein Punkt da? Czy tam jest kropka? Nein. Nie. Komma? Przecinek? Damit er, aby on, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Aby on był pierworodnym spośród wielu braci. Der Jesus ist die wichtigste, ist die einzigste Person des Weltalls sozusagen. Pan Jezus jest jedyną, jest najważniejszą osobą całego wszechświata. Und wenn der Vater mit Eifersucht auf über die Herrlichkeit des Herrn wacht. Jeśli ojciec z taką zazdrością czuwa nad tą chwałą Pana Jezusa, dann kann es uns auch nicht egal sein, wie man über den Herrn Jesus redet. To również i dla nas nie może być to obojętnym, jak się mówi o Panu Jezusie. Dann müssen wir hier das beherzigen, ihn hört. To musimy wziąć sobie to do serca, te słowa jego słuchajcie. Wir sehen, dass die Jünger sich fürchteten. I widzimy, że uczniowie zatrwożyli się bardzo. Und dann erheben sie ihre Augen. Następnie podnoszą swoje oczy. Und sie sehen niemand als Jesus allein. I nie widzą nikogo innego jak tylko Jezusa samego. Es ist sehr interessant in Vers 8. Bardzo ciekawym jest w wierszu 8. Das Wort sahen sie niemand, sehen. Nikogo nie widzieli. Ist im Grundtext das gleiche Wort wie in Vers 3, erschienen. Ihnen. I to jest w oryginale jest dokładnie użyte tutaj to samo słowo, co w trzecim wierszu ukazał się im. Weil gerade das zeigt noch einmal besonders, erscheinen ist immer das Wort in Verbindung mit der Auferstehung des Herrn Jesus auch. To ukazanie się jest słowem, które jest połączone ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz, ich hoffe, ihr habt die Zeit noch. I bardzo krótko jeszcze teraz, mam nadzieję, że macie chwilkę jeszcze. 1. Johannes 3 aufschlagen. Otworzyć chciałbym 1. Jana 3. Und wir lesen kurz Vers 2 am Ende. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3. Habe ich. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, drugi wiersz, ostatnie zdanie. Und? Wir werden ihn sehen, wie er ist. I gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Was wird das sein? Co to będzie? Wir wollen nicht, wie soll ich sagen, sehen, wie er aussieht. Nie będziemy chcieli po prostu tak spojrzeć i zobaczyć, jak on wygląda, sondern wie er ist. Ale będziemy chcieli zobaczyć go, jakim jest. Ich möchte vorsichtig sein mit einem Vergleich. Chcę być bardzo ostrożnym z pewnym porównaniem. Wenn ich euch ein Bild von meiner Frau zeige, jeśli wam pokażę zdjęcie mojej żony, dann seht ihr, wie sie aussieht. To widzicie, jak ona wygląda na tym zdjęciu. Aber für mich ist das Aussehen nicht wichtig. Ale dla mnie ten wygląd nie jest ważny. Weil ich kenne meine Frau, wie sie ist. Bo ja wiem, jaka jest moja żona. Ich sage nicht, dass ich sie auch schön finde.
Ich sage nicht, dass ich sie wirklich auch schön finde. Nie mówię tego, jest dla mnie piękna. Aber äußere Schönheit ist doch nicht das Entscheidende. Ale ten zewnętrzny wygląd to nie jest ta rzecz decydująca. Sondern die Beziehung. Ale ta społeczność, ta relacja. Und jetzt bitte entschuldige den Vergleich. I przepraszam, wybaczcie mi to porównanie. Aber ich hoffe, wir verstehen jetzt besser, was hier gemeint ist. Mam nadzieję, że lepiej potrafimy zrozumieć, co, o czym jest tutaj mowa w tym wierszu. Wir wollen nicht sehen, wie der Herr Jesus aussieht. Nie chcemy widzieć, jak wygląda Pan Jezus. Sondern wir werden die Beziehung. Ale będziemy mogli doświadczyć tej społeczności. Genießen. Będziemy mogli się tą społecznością rozkoszować. Was hat Johannes geschrieben? Co Jan zapisał? Johannes schreibt, er ist der Jünger. Jan pisze, że on jest tym uczniem, der, który, den Herrn Jesus geliebt hat? Którego Pan Jezus umiłował? Nein. Nie. Den Jesus liebte. Jan nie pisał o sobie, że ja jestem uczniem, który miłował Jezusa, tylko uczeń, którego miłował Jezus. Unsere Liebe zum Herrn ist schwach. Nasza miłość do Pana jest słaba. Aber bald werden wir sehen, ale wkrótce zobaczymy, wie er uns geliebt, jak On nas umiłował und sich selbst für uns hingegeben hat. I za nas się wydał. Wir werden ihn sehen, będziemy Go widzieć, wie er wirklich ist. Jakim On naprawdę jest. Und das wird Freude, Frieden, alles bringen, was wir brauchen. I to przyniesie nam radość, pokój i wszystko, co potrzebujemy. Möchte es wirklich so sein, oby tak naprawdę było, dass Jesus allein, aby sam Jezus wirklich unsere Herzen füllt, wypełniał naprawdę nasze serca.